Hello guys, in another Minecraft episode hardcore. Z tej strony Miner, oczywiście zapowiadam króciutkie daily, pewnie tydzień. Może więcej, zobaczymy. Dzisiaj w tym odcinku pokażę wam nowego spawna, którego buduję no w pół roku. Nie no, tak sporo go budowałem, wszystko wam przedstawię. Tak powiem wam jakby pomysły na tego spawna. A no, ten portal jest jakiś większy, tak mi się coś wydawało. No jest większy. No, dużo męczenia się z tym miałem, ale myślę, że on się, no już coś widać, podoba. Domek jeszcze nie skończony, nie patrzę na niego. No tu wszystko jeszcze nie jest skończone, jest to dosyć małe jak na razie, chodźmy spać. A w sumie chyba już nie zdążę. Wszystkie domki zaraz sobie zwiedzimy. Nie, zdążę. Teraz jakie odcinki będą z hardcora przedstawiające tutaj wszystko. Okej. Okay. Tutaj na razie są. O! O, tutaj sobie to przepalałem. Dobra, git. Super. Smerwastycznie. Potrzebowałem zrobić to. Dobra. Tutaj. Zacznijmy od początku może. Zresztą mamy potop szwedzki. Nie, tak bez żartów. Po prostu taki mały wodospadzik zrobiłem. To jest tak jakby oddzielenie tego, tej wioseczki od jakby lasku. I dalej będzie jakiś murek, coś. Zobaczymy, ale to jest na razie takie coś płynie, to będzie tam dalej. Zobaczymy, co będzie dalej. No, ścieżki myślę, że mi wyszły, te latarenki też. Fajnie to wygląda. Tutaj oczywiście będzie... Na razie mam o wszystkich pomysłach tutaj opowiem. Na razie tutaj robię domki w tą stronę. Tutaj robię. Tutaj będą domki. Ten mój zajem jest najbrzydszy domek, jaki zrobiłem. Jeszcze nie jest skończony, ale zajem jest najbrzydszy. Chociaż to zależy, ale nie podoba mi się on. Tak się taki krzywy wydaje. A to po prostu ten domek jest taki. O. Nie wyszedł mi moim zdaniem, ale niech już będzie. Czemu to są dwa crafting tables? Tutaj będą domki sobie szły. I dojdziemy do takiego oceaniku. Tutaj chciałem zrobić takie idealny teren. Tutaj jest pod jakiś port. Tutaj będą jakieś, no, takie miejsca do wyładowywania tego wszystkiego, takie, jak to się nazywa, żurawie, czy jakoś tam, nie pamiętam już. Jak coś to jest w Gdyni. Że to było coś innego, zaczekaj. Nie dam sobie, nie dam mi to spokoju. Dobra, teraz sobie nie przypomnę, ale no, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Nie wiem, co to robi ten blok, chyba go postawiłem kiedyś. Czy niedawno w sumie, bo niedawno ten domek budowałem. Dobra, takie są plany. Nie, chciałem robić tamtą stronę, ale zmieniłem plany. To mi nie wyszło kompletnie, nie patrzcie na to, chyba to zniszczę. Albo zedytuję. Pierwszy domek to jest domek chyba farmera, tak, domek farmera. On... To był pierwszy domek, który tutaj zbudowałem. Starałem się mocno. To jest w ogóle taka, chcę go nazwać jakoś coś związane z azalią, bo to jest taka azaliowa wioska. Taki był plan, to, że to jest takie azaliowe wszystko. Azaliowe coś będzie. Wszędzie tutaj są azalie, a z tyłu nie dałem liści. Pewnie zapomniałem czy coś, albo mi nie starczyło i zapomniałem. No i tak on wygląda z zewnątrz, ten domek, chodźmy do środka. Już widzieliście to, ale tutaj są biblioteczki, jest kominek. Łóżeczka, oczywiście schody na górę. Jest taka... Taki mały domek. Tutaj raczej designu na górze nie ma. Znaczy te domki są designowane od zewnątrz, nie od wewnątrz, chociaż budowałem je bardzo dużo czasu. Dobra. Drugi domek, który zbudowałem, jest to
domek rzeźnika. Ten dzwon się nie da walić, nie wiem czemu. Muszę przestać. Nie, czemu się ten dzwon nie da walić. Tutaj są krówki oczywiście, tutaj moim zdaniem przepięknie wyglądające palety z mięsem. Pomysł wziąłem, już nie pamiętam skąd, ale gdzieś chyba w internecie widziałem takie coś. Albo nie, mi się śniło i musiałem to zrobić, jak są tutaj z rybami, to jest, bo tutaj jest domek, no tak, jakiegoś rybaka czy czegoś, już nie pamiętam. To jest domek rzeźnika. On ma dużo biblioteczek, taka ściana z... Nie pamiętam, kiedy to robiłem. Tutaj eleczka. Nie pamiętam, kiedy to robiłem. Haker wszedł i mnie to zhakował. Tak. Tutaj takie bardzo biblioteczkowe to jest wszystko. Jakiś obraz nawet. Withera zróbmy, tak, to jest plan. Żeby to był Wither. Nie, Wither ma być. Ma być Wither. Ma być Wither. Ma być Wither. Ma być Wither. Już nie zrobię Withera, nie? Chciałem Withera mieć. Punk też jest kit, ale chcę Withera. Jeszcze 10 prób. 9. 8. O jest to się liczy. 7, 6, 5, 4, 3. Jeszcze na próba. No dobra, czacha, niech będzie już. Na górze tak to wygląda. Też tej góry raczej nie dekorowałem. Nie poddam się. Czemu mam taki patch? To jest zrobię, gdzie nie chcę i będzie Wither patch. O, to było duże. Dobra, po prostu to postawmy już. Zniszczyłem. O, dobra, jest. Udało się. Witherek. To jest domek rzeźnika. Chodźmy do chyba domek hodowcy ryb. Tak, hodowcy ryb. Bo to tam był rybak, tam dalej będzie. Tak, biblioteczki oczywiście. Lubię biblioteczki, podoba mi się ta tekstura. Teraz sobie pójdą te rzeźbione, gdzie można sobie książki wkładać i wyciągać. To będzie jeszcze lepiej. Najważniejsze tutaj jest miejsce do połowu ryb, znaczy do karmienia w sumie, bo tutaj on nie łowi ryb, tylko sobie je hoduje i potem się tutaj wykłada rybki. Ściana z półpłytek. No, myślę, że całość wygląda całkiem ładnie, bo się bawiłem trochę w tych domkach w design. To biedna azalia. Otoczona z każdej strony. Schody na dół. To jest taka grota. Nie, to jest właśnie taka jaskinia. Zakorzeniona. Tu jest taka czaszka, taki easter egg. Oczywiście ze szkieleta, nie z game moda. I creeper zabija szkieleta. Naelektryzowany, takie coś jest, nie? Jakby ktoś się chciał przyczepić. Na górze też za dużo rzeczy nie ma. Tutaj kilka rzeczy. Kolejny domek. Jest za długi ten film będzie. Już 9 minut. Drugi, znaczy kolejny, czwarty domek. To. Nie, to nie jest już domek chyba, tak. To jest karczma pod minerem. Tylko że po polsku, pod górnikiem. To jest karczma pod minerem. Tutaj są takie stoliczki, menu. I oczywiście kuchnia jest na świeżym powietrzu. Tutaj też jest w sumie, ale tu jest na świeżym powietrzu. Tak żeby każdy mógł widzieć, co się dzieje. Tutaj się wodorosty akurat suszą. Tak to wygląda, jakieś piesyki losowe tam, chociaż nie wiem po co tu jest piesek do przepalania żelaza, ale niech powiedzieć, że to taki piesek do schabowego. Albo do pizzy, to jest taki pies do pizzy. Tutaj takie też ocieplenie, myślę, że mi to bardzo ładnie wyszło akurat to.
Jest oczywiście piętro wyżej, tutaj akurat piętro jest lepiej zrobione. Jakby to jest kolejne jakby piętro w karczmie, tutaj sobie goście przychodzą, klienci. Płyn oczywiście tu jest do sali, siedzeń, beczki, dywany. Tu jest całkiem fajnie mi to wyszło, tak mi się wydaje. Tam dalej nie będziemy iść do tamtego domku, bo jeszcze nieskończony. Pójdziemy już na drugi brzeg. Tam są dwa domki. Ten jeszcze muszę tutaj zrobić. Craftingi muszę pozbierać. Tutaj moim zdaniem spoko wyglądający mostek. Trochę, no nie, robiłem go z 15 minut może. Chciałem to okorować, ale nie wiem jak to będzie wyglądać. A mi się już głos. Słucham mu jak nagrywam drugi odcinek po poprzednim. Nie wiem czemu. Nie jestem przyzwyczajony. Tu jest dom pasterza. Ty też dużo dywanów, no bo pasterz no to ma. Czemu mi spamią teraz na telefonie? Te spamowanie jest związane z czymś? Czy no. No tak, no, jest związane z czymś. Takim z jedną super rzeczą, która niedługo będzie na kanale. Jeszcze nie mogę spać. Nie, mogę chyba. Tu są owieczki. Walmy to. I dzisiejsza sytuacja jest taka, z tego co pamiętam, budowałem ten domek, jest akurat dosyć stary. To ten cały teren jest wybudowany ręcznie. Może nie po tej stronie, po drugiej się wkopię. A tutaj taka część jest ręcznie wybudowana. A, na piętro nie poszliśmy. Ten taki portal latający. On jest sam zrobiony, żeby mi nie przeszkadzał jak na razie. Potem będzie w jakimś domku, typu jakiś domek magika czy kogoś tam będzie. Piętro też tutaj spoko zrobiłem to piętro, się tym zająłem. I wygląda całkiem spoko. Kolejny crafting, ten niech już tu będzie jako ozdoba. Przepraszam za moje gardło, za mój głos. Dobra, kolejny domek jeszcze chyba jest bez nazwy, ale to będzie domek jakiegoś rybaka albo handlarza. Zobaczymy, bo jest ten statek tutaj. To będzie domek pewnie jakiegoś handlarza. On tutaj z dołu jest taki mało udekorowany, na górze jest bardziej. Tutaj ma beczki, jest strefa z beczkami i strefa z łóżeczkiem. Ten zniszczył. Ale nie ma tej zejścia na dół, tutaj taręki takie. Schody po dwóch stronach symetrycznie zrobiłem. To jest taka mini ścianka, okienko. No dużo czasu mi zajęło to wszystko ogarnąć. Tutaj dalej jest ścieżka i mostek, który jest obrzydliwy moim zdaniem. I jest stateczek, na którym możesz sobie zejść pod pokład. Jest tu nie ma. Ciekawego. Jeszcze jeden odcinek się nagram w sumie. Mam jeszcze jedną rzecz do przedstawienia. Tutaj z tego co pamiętam też jest ten. Ręcznie zbudowany teren. Czy nie? Czy wydaje mi się. Wydawało mi się, że ten domek był na sztucznym terenie. No coś tu, no ta. On był na sztucznym terenie, to jest dobudowane wszystko. Chociaż myślę, że wygląda to w miarę legitnie. Nie widać tego, że to jest ręcznie. Tutaj może trochę. To brzydko wygląda. To taki mały płoteczek zrobiłem. Taki ozdobny. Jeszcze fajnie mi, że taki jeden płot, tak, to mogę sobie nawet postawić tutaj. Powiedzmy sobie. O, tutaj już zacząłem robić taki płotek dookoła. I całkiem fajnie wyszedł.
kłódeczki randomowe tutaj są. Tu jeszcze nie, bo mi nie starczyło. Ale z przodu są, z tyłu raczej chyba nie będzie nawet. Tutaj na razie są tylko kwiatki. Tak to wygląda. Ja będę kończyć po kolejny 15-minutowy odcineczek. Jeszcze jeden muszę nagrać i lecę robić miniaturki i wrzucać film. Nara.